Witam Państwa bardzo serdecznie na kanale i zapraszam na nowy materiał. Od pewnego czasu w światowych mediach pojawia się coraz więcej informacji na temat nowego rosyjskiego samolotu bojowego piątej generacji. Maszyna, oznaczona wstępnie jako MiG-41, ma stać się bezpośrednim następcą użytkowanego od ponad 40 lat samolotu MiG-31, który przed wybuchem wojny na Ukrainie wykorzystywany był do obrony rosyjskich obszarów w Arktyce i na Dalekim Wschodzie. Co ciekawe, MiG-31 był wykorzystywany przez Irakijczyków podczas operacji Pustynna Burza. W jej trakcie doszło do walki 2 na 2 z amerykańskimi samolotami F-15 i co chyba najciekawsze w tym wszystkim i najbardziej zaskakujące, to nie Irakijczycy musieli zwiewać. Dlatego też, jeżeli ten wątek Was zainteresował, to dajcie znać w komentarzu. Tak czy inaczej, zapowiedź budowy następcy MiG-31 w kwietniu 2013 roku wygłosił ówczesny dowódca rosyjskiego lotnictwa generał porucznik Wiktor Bondariew. Oceniano, że pierwszy prototyp nowego samolotu będzie gotów do swojego dziewiczego lotu w 2020 roku, a wprowadzenie do służby pierwszych maszyn nowego typu będzie możliwe w 2025 roku. W ciągu trzech kolejnych lat miał rozpocząć się proces zastępowania MiG-31 nowymi maszynami. We wrześniu 2017 roku prasa donosiła, że dobiega końca faza analityczna i badawcza programu MiG-41. Prawdopodobnie nadal trwają prace nad szczegółowym projektem samolotu, co spowodowało, że program zaczyna ulegać opóźnieniu. Kiedy zatem nastąpi oblot prototypu? Trudno powiedzieć. Biorąc pod uwagę problemy, na jakie napotyka obecnie rosyjski przemysł w związku z sankcjami nałożonymi na Rosję, to raczej trudno oczekiwać, by nastąpiło to w najbliższym czasie. Tym bardziej, że prezydent Połączonej Korporacji Lotniczej Jurij Sliusar powiedział w sierpniu 2018 roku, że stworzenie nowego samolotu przechwytującego musi być zsynchronizowane z kończeniem się resursów obecnych myśliwców MiG-31, czyli zupełnie poważnie możemy mówić o granicy 2030 roku. Jednakże dla Rosji termin po 2030 roku to na tyle odległa perspektywa, że trudno cokolwiek prognozować. Gdyby ktoś rok temu powiedział nam, że będzie trwała wojna na Ukrainie, to wysłalibyśmy go chyba do czubków. Warto jednak prześledzić historię programu MiG-41. Jedną z głównych cech, które mają wyróżniać MiG-41 na tle innych konstrukcji piątej generacji, ma być osiąganie bardzo wysokich prędkości i wysokości. Samolot, według wstępnych założeń, ma rozpędzać się do 4,3 Macha, a to oznacza, że konstruktorzy maszyny będą musieli sprostać ogromnym wyzwaniom pod względem wytrzymałościowym i materiałowym. Warto także przygotować odpowiedni napęd samolotu. Z drugiej strony nie można zapominać, że MiG-41 ma być myśliwcem obrony powietrznej, który z samego założenia będzie działał nad własnym terytorium i choćby z tego względu cechy ograniczonej wykrywalności nie mają dla niego takiego znaczenia, jak ma to miejsce choćby w przypadku Su-57. Oznacza to, że producent nie musi zamartwiać się o opracowanie nowych pokryć i kompozytów pochłaniających promieniowanie elektromagnetyczne, które jednocześnie byłoby odporne na wysokie temperatury występujące na powierzchni samolotu podczas hipersonicznego lotu w wyniku tarcia atmosferycznego. W tym kontekście pojawiają się sugestie, że na wyposażeniu samolotu pojawi się ofensywna broń laserowa lub mikrofalowa o wysokiej mocy. Pod względem zastosowanej awioniki przypuszczalnie myśliwiec otrzyma część komponentów zastosowanych w samolocie Su-57, jednakże przewidywane są także nowe rozwiązania, które w chwili obecnej znajdują się na początkowym etapie rozwoju, jak na przykład radar fotonowy, ofensywna broń mikrofalowa, lasery defensywne oraz oczywiście możliwość kontrolowania działających w grupie inteligentnych bezzałogowców uderzeniowych. Mowa tutaj o tak zwanym programie lojalnego skrzydłowego, który w Rosji rozwijany jest przez firmę Suchoj pod nazwą Achatnik. Najciekawszym rozwiązaniem wydaje się radar fotonowy
nad którego demonstratorem od kilku lat pracują zakłady RTI Group. W radarze tym do generowania impulsów mikrofalowych nie używa się analogowych sygnałów elektrycznych, ale wiązki lasera padającej z określoną częstotliwością na fotodiodę, która z kolei tworzy impulsy radarowe, zależne od częstotliwości impulsów lasera. W ten sposób można uzyskać bardzo dużą częstotliwość, a tym samym wysoką rozdzielczość obrazu. Mowa jest nawet o fotograficznym odwzorowaniu obiektu, co pozwala na wykrywanie bardzo małych celów, a także maszyn o cechach utrudnionej wykrywalności, wraz z ich automatyczną identyfikacją poprzez porównywanie sylwetki z wczytaną do pamięci bazy danych, a to wszystko przy bardzo dużym zasięgu radaru fotonowego. Na chwilę obecną podobna technologia jest już dostępna, co udowodnili naukowcy z włoskiego Narodowego Międzyuczelnianego Konsorcjum Telekomunikacyjnego w Pizie. Wciąż jednak są to konstrukcje laboratoryjne, jednakże technologia ta daje niezwykłe możliwości i pozwala na bardzo istotną w lotnictwie redukcję masy i wielkości urządzenia poprzez zastąpienie większości elektroniki, od przetworników po układy przemiany częstotliwości, nadajniko-odbiornikami fotonicznymi. Z tego powodu Rosjanie wieszczą rychły kres technologii stealth, a przynajmniej koniec tej technologii w znanej nam obecnie formie. Kolejną otwartą kwestią pozostaje wygląd tego cuda techniki. Zgodnie z bardzo skąpymi informacjami na temat MiG-41, nowy projekt samolotu ma w znacznym stopniu bazować na następcy MiG-31, oznaczonym wstępnie jako projekt 71. Projekt został zamknięty w 1993 roku po zakończeniu fazy analityczno-badawczej bez budowy prototypu. Projekt 71 miał układ aerodynamiczny delta z przednimi płaszczyznami sterującymi, pojedynczym usterzeniem i silnikami nietypowo umieszczonymi ponad kadłubem. Uzbrojenie miało być przenoszone w wewnętrznych komorach, przede wszystkim dla obniżenia oporów aerodynamicznych, ale też uniknięcia uszkodzeń spowodowanych przez temperaturę związaną z wysokimi prędkościami lotu planowanymi nawet na 4 machy. Tak wysokie osiągi miały umożliwić przechwytywanie samolotów SR-71 Blackbird. Muszę przyznać, że samolot na niektórych udostępnionych w internecie grafikach, mowa oczywiście o MiG-41, przypomina mi model, który budowałem kilka lat temu, a potem boleśnie odbiłem się od tego zestawu. Zabrakło cierpliwości i zdolności. Mowa o zestawie konfekcjonowanym od kilku lat przez firmę Italieri, która sprzedaje modele samolotu MiG-37, który istniał tylko w głowach projektantów z firmy Testors. Pod względem rozmiaru maszyna z pewnością będzie większa od amerykańskiego F-22 Raptor, który obecnie jest największym myśliwcem stealth. Masa MiG-41 przekroczy 40 ton, a długość maszyny będzie przekraczać 20 metrów. Największym wyzwaniem będzie z pewnością konstrukcja silników, które muszą zapewnić prędkość ponad czterokrotnej prędkości dźwięku na wysokości sięgającej 50 km. Biorąc pod uwagę historię napędów myśliwców Su-57, które nawet w wersji seryjnej nie są napędzane docelowym silnikiem, ale wariantem napędu samolotów Su-35, można spodziewać się największych opóźnień właśnie z tej strony. Tak czy inaczej, samolot jest bardzo ciekawym projektem i podejrzewam, że nie tylko ja jestem ciekaw, jak potoczy się jego historia. Dzisiaj będę się już powoli z Państwem żegnał, ale zapraszam na kolejny materiał, który już niebawem. Mam nadzieję, że nie zapomnieliście o zasubskrybowaniu kanału. Możecie także napisać komentarz i zostawić lajka pod filmem. Przypominam także o możliwości zakupienia wirtualnej kawy. Wszystkie dochody z tego tytułu przeznaczam na rozwój kanału. A jeśli chcecie zrobić dobry uczynek, to zachęcam do wsparcia walki 17-letniego Emila Misiurka z Łodzi, który zmaga się z nowotworem. Link do jego historii znajdziecie w opisie filmu. Z mojej strony to wszystko. Trzymajcie się, do zobaczenia. Cześć!